Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, ja mam pytania do prokuratora generalnego. Pierwsze moje pytanie, panie prokuratorze, dotyczy tego, że ta sprawa pokazała nam, jakie mechanizmy są podczas prowadzonych spraw w prokuratorach najniższych szczebli, myślę tutaj o prokuraturze rejonowej, w sprawach postępowania, które się tam toczą, przygotowawczych, czy w sprawie mających na celu doprowadzenie do umorzenia sprawy. I tak się składa, że coraz częściej do nas docierają informacje, że w taki sposób prokuratura prowadzi sprawy, jeżeli dotyczy to ludzi powiązanych dzisiaj z rządzącymi. Myślę tutaj o Platformie Obywatelskiej. Mam pytanie, czy pan prokurator ma jakiś pomysł na to, żeby sprawdzić te mechanizmy, które po prostu są, żeby takie praktyki nie miały miejsca? I druga rzecz, jeżeli już oceniamy prokuraturę, kiedy skończy się prowadzenie przez prokuraturę wrocławską sprawy w tak zwanej aferze piłkarskiej? Pragnę przypomnieć, że to już trwa 8 lat i do dzisiaj nie mamy w tej sprawie rozstrzygnięcia. Dziękuję.